Koniunktura do inwestycji jest rzeczywiście w Polsce bardzo dobra. Wzrost gospodarczy jest stabilny. 4,7% w pierwszym kwartale GUS podał, że wzrosło PKB. To znacznie powyżej oczekiwań. PKN Orlen zarobił na przestrzeni ostatnich lat ponad 19 miliardów złotych. Mniej więcej połowę tych środków inwestujemy. Jesteśmy obecnie jednym z największych inwestorów w Polsce, obok PGE i Tauronu. Inwestujemy w takie technologie, które w horyzoncie nie 5, nie 10-letnim, ale 20-letnim dadzą nam pewne przewagi na rynku, ponieważ jesteśmy bardzo odpowiedzialną firmą, firmą, która zatrudnia 22 tysiące pracowników jako grupa kapitałowa, a dodatkowo każdy pracownik, na przykład pracujący w rafinerii, generuje miejsca pracy dla 6 czy 7 innych zewnętrznych kooperantów. Także nasza skala oddziaływania jest bardzo duża. W ubiegłym roku ogłosiliśmy duży program rozwoju petrochemii z budżetem 8,3 miliarda złotych, rozłożonym na kilka lat do 2023 roku. Zamierzamy w ramach tego projektu między innymi zainwestować w pochodne aromatów, w rozbudowę fenolu, olefin. To są takie produkty, które w pewnej perspektywie pozwolą nam wygenerować większą marżę i się rozwijać. Na terenie naszej spółki Orlen Południe w Trzebini powstanie fabryka zielonego glikolu. Będzie to druga tego typu fabryka w Europie, która pozwoli zaspokoić 75% popytu krajowego na ten produkt, który ma szerokie zastosowanie, zielony glikol, między innymi w medycynie, w kosmetyce czy w przemyśle spożywczym. Interesujemy się ekologicznymi rozwiązaniami, ale też sami zaczynamy je wdrażać i produkować.